Libroker Anna Dąbrowska, witam serdecznie. Dzisiaj 7 grudnia, zapraszam na analizę giełdy. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji, każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Zapraszam do zapoznania się z klauzulą tutaj widoczną na ekranie oraz z klauzulą, która znajduje się tuż pod wideo. Co na giełdzie, czym żyją rynki? Uwaga inwestorów skupia się na Fed, czyli polityce amerykańskiego banku centralnego i tutaj pojawiający się coraz więcej sygnałów taperingu, czyli przyhamowywania skupu aktywów i prowadzenia łatwej polityki pieniężnej. Takie informacje płyną z mediów. Możemy zobaczyć de facto, patrząc na balance sheet, na balance rezerwy federalnej, która jest dostępna online, można sobie zawsze podglądać, czy rzeczywiście i w jakim stopniu ten skup aktywów jest przyhamowany w tym momencie. Widzimy faktycznie, iż jest lekki spadek, natomiast nie stanowi dużo jakiegoś przełomu, patrząc na wykres dotychczasowy, tak? Czyli jeśli spojrzymy tutaj na większy horyzont czasowy, to co się dzieje teraz nie jest inne niż te korekty naturalne, które były wcześniej. Także zobaczymy, jak to będzie dalej. Rynek moim zdaniem jest teraz bardzo taki niepewny i niejasny, więc potrzebujemy więcej czasu, żeby tutaj coś móc więcej powiedzieć. Zobaczmy na inne takie wskaźniki rynkowe typu rentowność amerykańskich obligacji. Notuje spadek, czyli jest to informacja, iż inwestorzy poszukują bezpieczeństwa, przesuwając swoje oszczędności w obligacje bezpieczne, tak? Czyli pomimo, że obligacje mają rentowność, tak jak widać, 1,4, a inflacja jest 6, uznają to za atrakcyjną lokatę. Po prostu jest strach i to widzimy, tak? Jeśli spojrzymy na indeks strachu, to jest na poziomach tutaj całkiem minimów z tego roku. Bardzo często jest to okazja, to fakt. Natomiast no nie zawsze i trzeba być tutaj ostrożnym. Sam indeks strachu na niskich poziomach jeszcze nic nie znaczy, bo jeśli jest nisko, może być jeszcze niżej. Natomiast potrzeba więcej potwierdzeń, aby móc uznać to, czy jest to koniec korekty, czy jest to okazja. Natomiast wiemy, iż panuje teraz ekstremalny strach, patrząc na właśnie indeks strachu i chciwości. Jeśli zobaczymy na indeks zmienności, to tak jak zaznaczałam w czwartek w zeszłym tygodniu, po raz pierwszy indeks zmienności wzrósł na tyle, iż przełamał tutaj taką linię trendu, linię tendencji, która jeśli każdorazowo po prostu nie była przełamana, tak? Teraz zmienność jest na tyle duża, że przełamała tą linię oporu, która była do tej pory w tym roku. Jeśli zobaczymy zeszły rok, to też takie zdarzenie miało miejsce i to było nie kiedy indziej, tylko początek 2020, tuż przed wybuchem pandemii. Także nie możemy tego ignorować, tak? To są po prostu fakty, które trzeba być ostrożnym, jeśli takie zdarzenia mają miejsce, tak? Nic nie ma pewnego, nie mamy gwarancji w niczym. Natomiast jeśli coś jest, no to powinno to wzmożyć naszą czujność. Także zobaczymy. Póki co jest cofnięcie, czyli zmienność spadła, giełdy powracają do wzrostu. Natomiast w dalszym ciągu, też tak jak to zaznaczałam na ostatnim spotkaniu, jesteśmy w takim momencie w dalszym ciągu decydującym, gdzie giełdy i wiele instrumentów musi się określić i potwierdzić, w którym kierunku chcą iść. Czyli tak jak patrząc na innych zmienności, czy to już koniec i teraz będzie cały czas spadek zmienności, czy to jest po prostu ruch korekcyjny i będzie dalszy wzrost zmienności. Także to jest pytanie, które musimy sobie odpowiedzieć, a odpowiemy, jeśli będziemy blisko rynków i jeśli będziemy obserwować giełdę. Jeśli zobaczymy teraz indeks S&P 500, wykres 8-godzinny, no to wzrosty są naprawdę imponujące, czyli mamy tutaj wzrost z dzisiaj. Dzisiejsze świeczki naprawdę są tutaj bardzo
optymistyczne. Natomiast no, jedna jaskółka wiosny nieczynny. Korekta, praktycznie notowania znajdują się bardzo blisko swojego szczytu wszechczasów. Mamy spadek, mamy naturalne odbicie, gdyż jest to poziom wsparcia, czyli to, że jest to odbicie, jest czymś naturalnym. Teraz kwestią rozstrzygającą jest to, czy to już jest dno korekty i teraz będziemy mieli nowy szczyt wszechczasów i powrót do wzrostów, czy to jest po prostu odbicie i będziemy mieli jeszcze głębszą korektę, a tego jeszcze naprawdę nie wiemy, nie mamy odpowiedzi na te pytania. Musimy czekać na potwierdzenie i zobaczymy. Na przykład zobaczymy, jak dzisiejsza sesja się zamknie na SP 500, tak? To dopiero dzień się rozpoczął. Na Nasdaq bardzo podobna tutaj jest sekwencja, troszkę nawet gorzej niż SP 500. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o ropę naftową, wykres dzienny, spojrzenie tutaj z dłuższej perspektywy. Wiem, że jest dużo linii, może nie tak łatwo na to się w tym momencie patrzy, ale zobaczmy. Jest kanał wzrostowy, gdzie notowania znajdowały się w nim, zielony kanał wzrostowy. I notowania przełamały ten poziom wsparcia, dno tego kanału. Jest to wydarzenie takie dość prospadkowe, myśląc tutaj o samym kanale, bo gdy notowania utrzymują kanał, to jest to taki bezpieczny trend, jest niezmieniony. Gdy kanał zostaje przełamany, tak jak ma to miejsce, no to już takie są pierwsze sygnały ostrzegawcze. Niemniej jednak życie toczy się dalej i notowania doszły do poziomu kolejnego wsparcia, jest to dno z sierpnia. I tak jak można było się spodziewać, jest przynajmniej odbicie, tak? Czyli mamy te spadki zatrzymane, jest jakaś tutaj chęć, pojawili się kupujący, bo to jest setup, można złożyć zlecenie stop loss pod tym poziomem i jest to wtedy ograniczone ryzyko. Tylko zobaczymy, czy to już będzie dno tej korekty. W tym momencie notowania są na takiej linii trendu spadkowego, patrząc tutaj na łącząc szczyty. Jeśli jest to opór, czyli zobaczymy, jak notowania poradzą sobie z tą linią. Jeśli będą miały problemy, jest prawdopodobieństwo, że notowania powrócą na poziom dna. Jeśli będzie tu przebicie, zamknięcie dnia powyżej, no to można powoli liczyć na bardziej optymistyczne rozwiązania. Pamiętajmy, że ropa naftowa jest bardzo ważna dla giełdy amerykańskiej jako całości, czyli tutaj można szukać wskazówek do tego, co dalej z giełdą, jak ta korekta na amerykańskich indeksach będzie się dalej toczyć. Czyli ropa jest jednym z takich wskaźników, które z takich aktywów, które trzeba obserwować. Ok, przejdźmy dalej. TLT, czyli właśnie te obligacje bezpieczne, w którą inwestorzy ostatnio kierują swoje kroki. I właśnie to, co miałam na myśli, mówiąc o rozstrzygnięciu. Tutaj notowania są na szczycie z lipca tego roku, tak? To jest opór. Jeśli notowania nie będą miały siły zamknąć świec dziennych powyżej tego poziomu, to może być to taki fałszywy sygnał, tak? I powrót do spadku dla obligacji i tym samym powrót dla wzrostu dla akcji. Jeśli także to w dalszym ciągu będzie decydujące aktywo do obserwacji, jeśli chodzi o giełdę, to są właśnie obligacje, rentowność obligacji, to będą doskonałe wskaźniki do obserwacji. Bo jeśli spojrzymy na ryzykowne aktywa, to właśnie jest awersja do ryzyka w tym momencie, tak jak spojrzymy na junk bonds, notowały spadki, teraz jest to korekta, zobaczymy, jak pójdzie dalej. No i Bitcoin. Tutaj była okazja, pojawiała się jakaś możliwość odbicia od linii trendu wzrostowego, była dywergencja, natomiast nie ma pewności i to nie zostało podjęte. Nie pojawili się kupujący dostatecznie i mamy bardzo zdecydowane przebicie tego poziomu wsparcia, czyli tutaj nie pojawia złudzeń, nie pozostawia złudzeń, iż momentum, które się budowało, poziom dna, który się tutaj budował, powyżej 55 tysięcy, tak, notowania były tutaj zamrożone, został pokonany jednoznacznym ruchem i to też daje nam wskazówkę, jeśli chodzi o momentum, jakie jest na ten moment dla aktywów bardziej ryzykownych, tak, czyli w tym momencie jest ta awersja
do ryzyka widoczna właśnie nawet na Bitcoinie. Dolar bez zmian, indeks dolara bez zmian, gdzieś tam znajduje się na poziomach takich tutaj szczytów, można powiedzieć, z tego roku. Także momentum wzrostowe dla dolara trwa. Jest odbicie, miało miejsce w lipcu od linii trendu wzrostowego, bardzo mocne umocnienie, korekta, natomiast tutaj nic nie zostało zaburzone w momentum wzrostowym dla dolara. I na koniec metale szlachetne, też tutaj tak jak w zeszłym tygodniu nie ma pozytywnych sygnałów, jeśli chodzi o metale szlachetne, nie widać pojawiającego się popytu. Jeśli spojrzymy na złoto, wykres dzienny, tak wyglądają notowania, proszę zobaczyć, tutaj widzimy taki clean. W tym momencie gdzieś tak notowania są, można powiedzieć, zawieszone w powietrzu. Jeśli notowania by zeszły lekko, to dojdą do poziomu takiej linii dolnego ograniczenia, będzie to z pewnością, byłoby to większym wsparciem, tak, jakimś lepszym poziomem. Pojawia się na szybszych wykresach jakaś dywergencja dla złota. Tak, proszę zobaczyć, tutaj coraz niższe dna, coraz wyższe dna na wskaźniku RSI. Lekkie wyjście z takiego klinu spadkowego. Natomiast musi nastąpić odbicie, żeby to było potwierdzenie tutaj z tego, a póki co tego nie widać, po prostu nie widać. I co dalej z srebrem? Tak samo, można powiedzieć, poziom jest gdzieś tam utrzymany, który był w zeszłym tygodniu, ale odbicia nie widać, tyle wiemy. A jest to naprawdę dno, poziomy dna korekty z całego zeszłego roku i tego roku, także jest to poziom taki ważny, tak? Kluczowy, który kiedyś było absolutnym pewnikiem, jeśli chodzi o dno. Teraz to ten dno stoi pod dużym znakiem zapytania, dlatego że już po raz kolejny jest odwiedzany ten poziom. Także to też już czyni go coraz słabszym i nie widać żadnego natychmiastowego odbicia z tego poziomu. Także metale szlachetne pod presją, dolar w trendzie wzrostowym, to wiemy. Pewna awersja do aktywów, które niosą ze sobą większe ryzyko. Większa zmienność, największa od ostatnich miesięcy. Także to, co mówiłam w zeszłym tygodniu, iż ostrożność większa jest wskazana, w dalszym ciągu jest prawdą. Pomimo iż indeksy giełdowe mają ten taki ruch wzrostowy, to patrząc na inne wskaźniki, na inne aktywa, nie napawają aż takim optymizmem, jak patrząc na czysty indeks. Tak? Patrząc na czysty indeks S&P 500, można pomyśleć, że wszystko co złe już za nami, ale jeśli zobaczymy gdzieś tam głębiej właśnie w te wskaźniki, które tutaj Państwu przedstawiłam, to już nabawa to więcej obaw, tak? Czyli przez ostatnie miesiące te same wskaźniki wyglądały zupełnie inaczej i stanowiły one raczej, potwierdzały, iż momentum jest wzrostowe i nie ma się co bać, jeśli chodzi o korekty. W tym momencie już tego nie ma, choćby może być przykładem obligacje, które cały czas były w trendzie spadkowym, pod linią trendu spadkowego, w tym momencie nie są i to jest taki ostatni tutaj test, który potwierdzi, czy ten szczyt będzie pokonany, czy nie, czy też indeks zmienności jest coraz wyższy, czyli wskazana jest większa ostrożność niż do tej pory, ok? Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do pozostawienia komentarzy, pozostawienia lajków, jeśli materiał się podoba, dzieleniem się materiałem z innymi. Dzięki temu kanał zyskuje na popularności. Dziękuję, życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia, pozdrawiam.